Witam na kolejnej prezentacji w dniu dzisiejszym, a dzisiaj będzie odpowiedź na to, co musi się stać, żeby Holender chciał sprzedać 15-letni wóz z przebiegiem 146 tysięcy km z silnikiem 2.0 TC. Oczywiście musi paść klimatyzacja w takim czasie, kiedy to jest najbardziej potrzebne. Pierwszy raz Meganka w naszej ofercie w kolorze Wiśnia Metallic, samochód wyprodukowany w roku 2009, do tej pory przejechał 146 tysięcy km i cały jest w fabrycznej powłoce lakierniczej. Wersja wyposażeniowa Dynamic, czyli prawie podstawowa wersja, ale jednocześnie nie jest to samochód aż tak drogi w zakupie jak Renault Megane GT 180, a ma ten sam silnik i tak samo jeździ. Mimo wszystko samochód nie jest w najbiedniejszej wersji wyposażenia, ponieważ ma klimatyzację automatyczną dwustrefową, ma nawigację, ma pełną elektrykę, także typowy taki golasek to też do końca nie jest. Po prostu wersja Dynamic, może być wersja Dynamic z nawigacją, może być bez nawigacji, może być z klimą manualną, może być z klimą automatyczną, tak jak w tym przypadku. Jeżeli chodzi o ten serwis klimatyzacji wykonany w Polsce, to kompleksowo czyszczenie, płukanie całego układu, jest nowa sprężarka klimatyzacji i nowa chłodnica, nowy czynnik, także auto mamy pod kątem klimatyzacji usprawnione i przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Maska w lakierze oryginalnym. Proszę zobaczyć, jeszcze nawet przednia szyba, dziewiątka się uchowała oryginalna. W białej też są po prostu szyby wszystkie oryginalne. Grzebłotnik mamy w oryginale. Drzwi w oryginale, zarówno przednie, jak i tylne. Tylny błotnik w oryginale. Klapa bagażnika w lakierze oryginalnym. Nierówno mi się miernik znowu przyłożył. Taki urok tych mierników, że trzeba bardzo równo przykładać, żeby było prawidłowe wskazanie, bo wystarczy, że odchylimy i mamy już milimetr szpachli. Trzeba bardzo równo go przykładać. Musiałbym chyba 2 godziny nagrywać, żeby za każdym razem udało się po prostu równo przyłożyć bez jakiegoś nietrafnego, złego po prostu przyłożenia. I został nam daszek. Też trzeba równo przyłożyć. Dach mamy w oryginale. Także cały 15-letni samochód w oryginalnym lakierze. No i muszę wam powiedzieć, że bardzo ładny kolor. Mimo że mam go pierwszy raz w ofercie. Przechodzimy do wnętrza. Wnętrze pojazdu utrzymane również w schludnym stanie, adekwatnym po prostu do przebiegu. Jakość tych foteli nie jest tak dobra jak w wersji GT, a mimo to w tym egzemplarzu no, jest to wszystko zachowane w stanie perfekt. I to co widać, automatyczna klimatyzacja, nawigacja i pełna elektryka, czyli szyby, lusterka. Słynny holenderski młoteczek również w samochodzie jest. Auto właściwie sobie serwisował w niezależnych warsztatach, ale mamy tutaj przynajmniej wydruki
i wydruk na pies do pewnego momentu i nowy przegląd techniczny, który był robiony w lutym, że macie numer rejestracyjny. 25 marca 2022 miał 106 tysięcy km. To jest jakiś stary wydruk, a najnowsze badanie techniczne miał samochód wykonane. Tutaj numer rejestracyjny, numer VIN, badanie techniczne wykonane przy przebiegu 144 tysiące km 22 lutego tego roku i ważne do 22 roku następnego. Jakaś stara wlepka serwisowa, że samochód jedzie na oleju Total 5W40, czerwiec 2021 przy 100 tysiącach km. Jakieś tam faktury serwisowe z niezależnych warsztatów. Także da się kupić też samochód i z takim przebiegiem i w takim kolorze. No ale musi być coś zepsute, żeby się taki samochód po prostu opłacało przywozić do Polski, wiadomo. Także też bardzo ciekawa propozycja, bo mamy 10 tysięcy oszczędności w stosunku do podobnego samochodu w wersji GT. Jak ktoś tego pakietu GT nie potrzebuje, a ekonomicznego samochodu, no to po prostu wystarczy założyć sobie LPG i śmigać. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany tym egzemplarzem, to zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.